Siemanko, z tej strony Brutus, Brygada Boginiaki. Dzisiaj zrobię recenzję scyzoryka Victorinox Climber. Można się zapytać, Brutus, dlaczego nie widać tutaj takiego znaczka Victorinoxa? Wiecie dlaczego? Bo to są okładki Ecoline. To są okładki z troszkę, gdzie znaczek jest troszkę inaczej wykonany niż w tym przypadku. Na przykład tutaj jest to zatopiony w plastiku kawałek z metalu. Natomiast, jak sama nazwa mówi, to jest wersja ekologiczna, czyli wykonana z plastiku, który był na przykład kiedyś służył jako co innego, czyli to jest wykorzystany plastik po recyklingu. I dlatego jest też trochę inny kolor. Nie wiem, czy może na tym nowym wam pokażę. O. Mniej się świeci, jest taki bardziej matowy, za to jest mniej śliski. Trochę czuć taką lepszą, delikatnie lepszą przyczepność. No ale do samego scyzoryka jest to scyzoryk Victorinox. O, mam brudną rękę. Jest to scyzoryk Victorinox Climber. I lecimy z narzędziami po kolei, czyli główne narzędzie. Jest to głownia o kształcie spear point, czyli o kształcie oszczepu dzidy z wyprowadzonym pełnym płaskim szlifem oraz krawędzią tnącą, blokowany za pomocą znanej wszystkim sprężyny Victorinoxa. Tak, w ten sposób się właśnie blokuje i dodatkowo z drugiej strony w tej samej warstwie znajduje się małe ostrze o podobnym kształcie, z wyprowadzonym pełnym płaskim szlifem i krawędzią tnącą, tak samo się blokuje jak tamten. I to by była ta pierwsza warstwa, tak? Później w drugiej warstwie mamy coś innego. W drugiej warstwie mamy nożyczki. Nożyczki, które są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Musicie mi uwierzyć na słowo. O, mam tutaj nawet opakowanie od tego scyzoryka, który wcześniej robiłem recenzję. Proszę bardzo, jak to tnie. Jak zwykłe nożyczki. Takie zwykłe, zwyczajne. Dobra. Tnie, tnie. Pewnie, że tnie. Tylko ciekawe, czy wy to widzieliście. Proszę bardzo, jak pięknie tnie. Więc te nożyczki działają. Tak fajnie się wyglądają. Tutaj mają taką sprężynkę. Całkiem sprytne urządzenie, no i oczywiście działające. Kolejna trzecia warstwa, ponieważ jest to scyzoryk trzywarstwowy, więc kolejną trzecią warstwą jest znane wszystkim już urządzenie do wkręcania śrub, czyli śrubokręt 6 mm, otwieracz do butelek i urządzenie do ściągania izolacji z kabli. Tak. Do tego mamy, o, po tej samej stronie mamy właśnie kółeczko do zawieszenia na przykład na kluczach, chociaż to już jest trzywarstwowy scyzoryk, więc ja bym go na przykład przy kluczach nie nosił. Założyłem mu takie czaszki na razie tymczasowo, żeby miał jakiś tam bryloczek, czyli laniardzik, po amerykańsku się mówi laniard i łatwiej go gdzieś tam wyjąć skądś tam. No ale wracamy do narzędzi, więc ostatnie, przynajmniej z tej strony, ostatnie narzędzie to jest takie combo, czyli otwieracz do konserw. Otwieramy do przodu, nie do tyłu. Nie scyzoryk, tylko śrubokręt płaski 3 mm, którego można również używać jako śrubokręta gwiazdkowego, czyli Philipsa. No i to wszystko, jeśli chodzi o to narzędzie. Ma dwie funkcje, chyba że ma jeszcze jakąś. Można tego używać do skrobania iskier, tak? I znowu coś zwaliłem. I teraz z drugiej strony posiada otwieracz do butelek do wina. Otwieracz, korkociąg posiada. Z tej strony mamy też szydło
z dziurką do przybijania lub szycia, jak kto woli, i multifunkcyjny haczyk, którego nigdy nie mogę otworzyć. Może tym trochę bardziej używany. Więc ja na przykład nie mogę za pomocą zwykłego paznokcia tego otworzyć. Przykro mi bardzo. Nie wiem, kto tam ten Victorinox się to robił, ale mi to na przykład nie wychodzi. No i tu jest taki multifunkcyjny hak. Tutaj taka... A tutaj taka historyjka, całkiem fajna, czyli że do czego służył ten hak. Kiedyś paczki na poczcie przywiązywano takim sznurkiem szarym. Przeważnie wszystkie były tym przywiązane, więc ktoś wymyślił sobie taki haczyk. Nawet po to jest ta część, czyli że w momencie, kiedy łapiesz pod ten sznurek, to podnosi go i można sobie paczkę. I niesiemy sobie paczkę do domu, tak? Nie trzeba w ręku jej nieść. Nie wrzyna się ten sznurek w paluchy. No i tego też właśnie nie lubię. Widzicie, co się stało? Nie lubię tego, jak to się tak dzieje. Dlatego ten hak to dla mnie to jest... Ja nie lubię tego haka. W każdym razie to była moja recenzja scyzoryka Victorinox Climber.